Witajcie, moi kochani. Dobrze, mamy niedzielę i moi drodzy, zaglądamy sobie w energię na przyszły tydzień. Kochani moi, będziecie musieli sobie, właściwie nie, macie nagrodę, będziecie sobie mogli odpocząć ode mnie kilka dni, ponieważ potrzebuję odpoczynku i opuszczam Niemcownię na kilka dni. Biorę do walizki mojego męża, bo potrzebuję kierowcy. Znowu lecę sobie na 3 dni na moją wysepkę, na Majorkę, aby odpocząć. Jakbyście mogli mnie trochę wspomóc, bo zapowiada się zła pogoda, to pomóżcie mi afirmować słoneczko, będę wam bardzo wdzięczna, bo trochę przechlapane. O, fajnie, już bardzo pozytywnie afirmuję. Przechlapane, jak będzie chlapać. No. Także kochani, ja wam zrobię to czytanie na przyszły tydzień. No i będziecie musieli troszeczkę poczekać, aż wrócę. Także mam nadzieję, że pozostaniecie mi wierni przez tych kilka dni. I jak tylko wrócę, to zaraz będę dla was czytaniami. Moi drodzy, to zaglądamy sobie w energię na przyszły tydzień i zobaczymy, co tam się może wydarzyć, co nas tam czeka, prawda? O, oczyścić karty może. No i jestem ciekawa, co nas czeka w przyszłym tygodniu. No, oprócz tego, że zacznę przyszły tydzień właśnie od urlopiku, to jeszcze 1 maja idę na stadion, gdzie będzie półfinał Champions League, Borussia gra z Paryżem, Saint-Germain. Sorry dla wszystkich, którzy znają francuski. Znowu ten francuski, ja nie wiem, o co chodzi z tym francuskim. No tak czy siak, także u mnie się, miejmy nadzieję, tydzień fajnie zacznie. No i zobaczymy, co nam się pokaże w kartach. Może jeszcze jakieś niespodzianki nam wyskoczą, coś fajnego. No zobaczymy. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłania. Co nas czeka w przyszłym tygodniu? Co do nas... Co do nas zmierza? Wielkie karty, małe łapy. Jedną mamy. Świat! Hurra! Znowu się zaczyna fajnie. Ale jak to ja zawsze mówię, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Hurra! Mamy 6 kielichów. Co się będzie działo? Ósemka kielichów. Paź monet i gwiazda. Kurde, i ta ósemka kielichów nam spierdzieliła całe czytanie. Ale no zobaczymy. Zobaczymy, co, kto, kogo puszcza z ciężkim sercem. Czym tu dowydać? Ach, weźmiemy Leni. Na świat. Okay. Na 6 kielichów. Ale gadatliwe te karty dzisiaj. Fiu, fiu. 8 kielichów. Czekajcie, ściągnę sobie, albo założę tu sobie pierścionka, bo mi się spaduje. 8 kielichów. Okej, okay. Nie, dobrze jest. Pazia monet. Na pazia monet. Za dużo. Weźmiemy tą, która się odwróciła. I na gwiazdę. Ujejej, tu będę potrzebowała jeszcze dodatkowej karty, ale no wiecie co, ja wyciągnę od razu. Albo nie, poczekam. Coś jakaś niezdecydowana dzisiaj jestem. Dzisiaj mamy energię w kolektywie niezdecydowania, kochani, bo ja odpowiadam oczywiście za waszą energię, więc tu jest takie niezdecydowanie. Kochani, zaczynamy. Mamy tak, mamy kartę świata i pod nią mamy z kart Lenormanda trumienkę. Kochani, proste przesłanie. Czas zastoju, stagnacji, braku ruchu,
się kończy. Zaczynacie nowy cykl w waszym życiu. Ta cisza, ten spokój, ta stagnacja odchodzi. Pierwszy przekaz mamy zaliczony. I teraz zobaczymy sobie Ratę Mali Quantum. To są karty od niemieckiej tarocistki Jonanda Latura. Ja ją bardzo lubię, bardzo często idę z nią w rezonans, więc na pewno nie ogląda mojego czytania, ale i tak ją pozdrawiam. No, bardzo fajna dziewczyna. To jest chyba, no fajna. Dobra. To zobaczymy, co nam jeszcze uniwersum powie do tej energii, właśnie do tego nowego cyklu, kiedy przeszłaś transformację, kiedy twoja transformacja się zakończyła, ta cisza, ten spokój, bo trumna mówi również o transformacji, nie? Bo teraz wam podam taki piękny obraz, taki naprawdę romantyczny. Dlaczego trumna to transformacja? No bo jak położymy tam jakąś osłonę cielesną, no to wiecie, spuścimy tam do tego dołu, no i tam się zaczyna, wiecie, robaczki i tak dalej. No i to jest po prostu transformowane, czyli tak naprawdę to nie jest, że to tak bez sensu zgnije i tak dalej, to jest transformowane. Robaczki się najedzą, z robaczków się coś tam może więcej narodzi. Ziemia się robi pulchna, bo jak robaczki, wiecie, także nic się nie dzieje bez przyczyny. Ja wiem, że teraz możecie powiedzieć, że ja sobie tutaj żarty robię. Nie, nie robię sobie żartów. Dokładnie tak to jest. To ciało jest transformowane. I dokładnie ty po tej transformacji właśnie przeszłaś, wchodzisz w nowy rozdział w swoim życiu. Pięknie, kochani, super energia. Następna karta, szóstka kielichów, mówi o, ściągnę to. Szóstka kielichów mówi o nostalgii, wspomnieniach, mówi o bratnich duszach i również mówi, ktoś z przeszłości wraca. I kochani, tutaj mamy słońce, no cóż mogę więcej mówić? Tu może rzeczywiście ktoś z przeszłości wrócić, może jakaś bratnia dusza powrócić do was. I to wcale nie muszą być jakieś romantyczne, tylko romantyczne związki, bo możecie mieć bratnią duszę w dziecku, w dobrym przyjacielu, nie wiem, w bracie, w siostrze, no w kimkolwiek. Czy nawet taka miłość z piaskownicy, wasza pierwsza miłość z piaskownicy, nagle gdzieś przypadkiem możecie tą osobę spotkać i słuchajcie, to będzie ogromne szczęście. Więc ja tutaj czuję, ponieważ mamy to słońce, to tutaj wydarzy się coś szczęśliwego. Więc podejrzewam, że jakaś bratnia dusza, jakiś bratek po prostu do was wróci. I będzie pięknie. Drugie przesłanie mamy. Ale ja miałam erata kłaść, no ale to zaraz położę. Dobra. Następnie mamy ósemkę kielichów. I kochani, powiem wam tak. Pozostawiliście, czy pozostawicie jakąś sytuację ciężkim sercem. Ale dzięki temu wejdziecie w swoją stabilność, w swój proces uzdrawiania i otworzą się dzięki temu nowe drzwi w waszym życiu. Tu przyjdą rozwiązania w waszej sytuacji. Tutaj rzeczywiście coś się zakorzeni, coś zacznie rosnąć w waszym życiu. I to będzie uzdrawianie. Powiem wam, jeśli ktoś z was w przyszłym tygodniu zdecyduje się na opuszczenie jakiejś sytuacji, podejmie decyzję, że opuszcza coś, kogoś, to kochani, naprawdę nie martwcie się, bo dzięki temu uzdrowicie siebie, uzdrowicie tą sytuację, jak również otworzą się nowe drzwi dla was. To może chodzić o pracę, to może chodzić o partnerstwo, to może chodzić o, nie wiem, emigrację, o wszystko. Jeśli ktoś oczywiście opuszcza Polskę i wyjeżdża do Ameryki, no to wiadomo, że nie opuszcza tej Polski lekkim sercem, serce boli, są wspomnienia, są bliscy, są przyjaciele, ale mimo wszystko opuszczając tą sytuację w ten sposób właśnie zaczynasz rosnąć, bo otwierają się nowe perspektywy w twoim życiu i otwierają się również nowe drzwi. Także kochani, tutaj to opuszczenie tej sytuacji służy waszemu wzrostowi, waszemu uzdrawianiu, jak również otwierają się nowe możliwości.
Następną kartą mamy pazia monet. I paź monet to są takie impulsy z zewnątrz. Pazie mówią zawsze o impulsach, bądź też o dziecku. Jeśli chodzi o dziecko, to kochani, wygląda na to, że wasze dziecko bardzo tęskni za wami. Albo wy tęsknicie. I ta tęsknota może się bardzo mocno objawić w tym tygodniu. Karta statku opowiada również za ruch, więc może być tak, że jeśli gdzieś to dziecko wyjechało i tęsknicie za nim, to wygląda na to, że dla niektórych z was to dziecko po prostu wróci do domu, czy to na w odwiedziny, czy na stałe, nie wiem. Może wasze dzieci studiują poza granicami kraju i tutaj powolutku, chociaż ja tu słyszę duża woda, więc myślę, że dla tych, których dzieci mieszkają na innych kontynentach. Tak bym to nazwała. Następna opcja w tej karcie to są impulsy z zewnątrz, więc możecie dostać, jeśli chodzi właśnie o tą stabilność waszą, dostać jakieś impulsy, które was posuną do przodu. Czyli nagle odnośnie waszej stabilizacji, może finansów, dostaniecie, wiecie, impulsik z zewnątrz i powiecie, ok, już teraz wiem, co mam robić, aby ruszyć do przodu. Może właśnie, nie wiem, usłyszycie, że ktoś chce coś sprzedać, a wy wiecie, że macie na to kupca, więc zarabiacie tym samym pieniądze. To jest tylko taki mały przykład. No i kochani, tutaj mamy ciekawą kartę, którą od razu chciałam dopowiedzieć, ale to zrobię też na końcu. Mamy kartę gwiazdy. Gwiazda mówi o uniwersum, gwiazda mówi o spełnieniu życzeń. I kochani, na tą gwiazdę położył nam się krzyż karmiczny. Czyli tutaj może bardzo mocno w tym tygodniu działać karma, działać uniwersum. I zaraz zobaczymy, czego to dotyczy. Ale idziemy sobie po kolei. Napięcie rośnie. Dopowiadamy. Bo nam te informacje do tej pory nie wystarczają, prawda? My tak próbujemy poborować trochę w żołądku uniwersum. Wywiercimy z dwie dziurki, to może nam więcej powiedzą. Nie, pięć dziurek musimy wywiercić. Kochany uniwersum, na kartę świata, na transformację, na nowy początek. Z czym to może być związane? Z czym to może być związane? Jakiś konkret, kochany uniwersum? Tajemniczy. Nie, za dużo. Jeszcze raz. Nowy początek, transformacja. No jak, żeby mogło być inaczej? Kochani, mamy rybkę, czyli głębokie uczucia i mamy świetlika. Wiecie, co oznacza świetlik. Kochani, tutaj były transformowane uczucia. I wygląda na to, że zacznie się coś nowego, jeśli chodzi o wasze życie uczuciowe, o romantyczne momenty. Ja podejrzewam, że po tej stagnacji, która była, właśnie teraz zacznie się coś nowego. Jakiś rozdział się zamknie i zaczyna się coś nowego. I tu wygląda na to, że to ma dużo wspólnego z waszym życiem uczuciowym. I świetlik mówi o pięknych, romantycznych momentach. Również, że ktoś będzie chciał was zdobyć, was uczarować. Także wiecie, co się szykuje w przyszłym tygodniu. Na tą szóstkę kielichów ogólnie to już nie powinnam nic dopytywać, bo mamy. Ktoś z przeszłości wraca i to uczyni cię szczęśliwym. Połączenie bratnich dusz, ale może nam uniwersum jeszcze coś powie. No ogólnie te karty, które wypadły, by pasowały, ale ja chcę tylko jedną, ewentualnie dwie. Jedna mi wystarczy. O, sobie zażartowałam z tym borywaniem w żołądku. Kochani, wyjdziecie z energii braku, jeśli chodzi o tą bratnią duszę. Tak, tutaj była ogromna energia braku i teraz ten brak odchodzi, ponieważ mamy słońce, czyli wchodzicie w obfitość, no proste, w szczęście. Teraz mamy tą ósemkę kielichów i to, co mówiłam,
to opuszczenie tej sytuacji spowoduje Wasz wzrost, uzdrawianie i otworzą się nowe drzwi. Za dużo. Dobrze, bo nam wypadła wróżka, się odwróciła, ciemna. No ale ktoś też musi być. No i tutaj bardzo mocno działa koło uniwersum karma, bo mamy wrzeciono, które właśnie w tej talii mówi o przeznaczeniu. Czyli kochani, ta sytuacja, która może zaistnieć w przyszłym tygodniu, ona ma, jest naprawdę kierowana przez tych na górze. Ok. Teraz do tego pazia monet i też za dużo. Jedną kartę proszę. Bo tu w sumie mamy albo impulsy, albo dziecko wróci. Impulsy odnośnie stabilizacji, pracy. To nastąpi jakaś transformacja, tak. Tutaj coś wypłynie na powierzchnię, kochani. I to będzie dokładnie ten impuls, który właśnie spowoduje to, że właśnie w kierunku stabilizacji może finansów, ale druga opcja, teraz słyszę bardzo mocno, ten ktoś, kto wróci, to wasze dziecko na przykład, słuchajcie, możecie go nie poznać. Bo to dziecko wasze, które wróci z dalekiej wody, ono może właśnie wrócić z całkiem inną energią. Czyli jeśli wypuściliście na szerokie wody dziecko, które było jeszcze, nie wiem, w młodzieńczej energii, bardziej takie beztroskie, to słuchajcie, jeśli to będzie na przykład chłopak, to wróci porządny facet do Was i możecie się bardzo zdziwić, mamuśki. Tak, to będzie zmiana energii. I teraz jestem najbardziej ciekawa. Gwiazda i krzyż karmiczny. Spełnienie marzeń, działa karma. W jakiej kwestii tutaj nastąpi to spełnienie marzeń? To dotyczy bardzo Ciebie tutaj, w Twoim życiu, w Twojej duszy. Kocham, przepraszam, byłaś wierna sobie. Dlatego, że pozostałaś wierna sobie, tutaj ja czuję, dostaniesz nagrodę od uniwersum. Tutaj będzie spełnienie jakiegoś marzenia. Jakieś Twoje życzenie się spełni. Kochani, opadną mury. Jakieś mury opadną. Może Twoje mury, które zbudowałaś wokół swojego serca. Otworzy się nowa karta w Twoim życiu. Mamy pustą kartę, nowa przestrzeń. Ty możesz zacząć pisać wszystko na nowo. Ale tutaj, mówię, zostaną zburzone jakieś mury. I otworzy się coś nowego. Wszystkie siły działają na Twoją korzyść. Ja czuję, że dostaniesz mocne wsparcie od uniwersum. I to ma coś wspólnego z Twoją rodziną duchową. Twoja rodzina duchowa bardzo Cię będzie wspierać w tym tygodniu. To jest również połączenie bratnich dusz. Ale ja tutaj bardziej czuję przyjaciół. Właśnie, może właśnie spotkasz swoją rodzinę duchową, będziesz gdzieś na jakimś wyjeździe i wtedy spotkasz, poznasz nowych przyjaciół, którzy naprawdę będą rezonować z Twoją energią. Czy coś jeszcze? Czy to ma, na tym zakończymy? Mamy nie. Powiem Wam teraz jeszcze chyba jedną. Coś, co blokowało Twój krok do przodu, tak. Coś, co Cię blokowało, to będzie ten mur, co blokowało Twój krok do przodu, zostanie oddalone i to ma, tak, i nastąpią pozytywne zmiany. Kochani, uniwersum nie chce powiedzieć dokładnie, konkretnie, nie mamy oprócz Ciebie żadnej, dobra, mamy, żadnej karty osobowej, osób, ale nastąpią naprawdę pozytywne zmiany. I tak jak zawsze zaglądamy sobie na spód, tutaj mamy nasze seksowne ciacho, więc tutaj to może mieć coś wspólnego. On to ciacho. Ze światem, czyli z tymi uczuciami, podbojem.
również może mieć ciacho, coś wspólnego z szóstką kielichów, czyli ktoś z przeszłości wraca. Ciacho może mieć również coś wspólnego ze spełnieniem Twoich marzeń, kiedy karma bardzo mocno działa. Jeszcze zobaczymy sobie w tarocie na spód. I mamy króla mieczy. No, kolejną kartę męską. Czyli mamy do czynienia z naszym ciachem, który również może być królem mieczy. Możecie mieć do czynienia z dwoma sytuacjami, z dwoma panami. By były jaja, kochani, jakby się nagle pojawiło dwóch. Jeden z przeszłości i jakiś nowy super spełnienie Waszych marzeń. No i teraz masz babo placek, nie? I kogo tu wybrać? Czy to ciacho, do którego wzdychasz od 32 lat i 6 miesięcy? Czy wybrać tego króla mieczy, który jest wysportowany, sexy, inteligentny, mądry, co prawda trochę zimny, bardzo umysłowy, ale też ma pozycję? No to... Może być ciekawie, może być ciekawie, kochani. Wiecie, no co ja mam powiedzieć? No w każdym czytaniu wychodzi właśnie albo jakaś bratnia dusza, no ale kochani, sam tytuł, otwierając ten kanał, nazwałam to orakel miłości. Więc dziwne by było, jakby nam tu wyskakiwały za każdym razem finanse na przykład albo robota, nie? No, czyli to jest orakel miłości. Będziemy, no zawsze się ta miłość gdzieś tam, zresztą ona należy do naszego życia, jak również... Tak jak mówię, każdy z nas gdzieś tam ma jakiś obiekt wzdychania. Ja wzdycham do dzisiaj do Michała Bajora. O, ale oprócz dwóch spotkań to chyba nic z tego już nie będzie. Ale sobie powiedziałam, że w przyszłym wcieleniu jest moim mężem. Już słyszę, co mówicie, ale ja o tym nie chcę słyszeć. Nie, nie, nie. On mi kiedyś zaśpiewa. Tylko dla mnie. To jest moje największe marzenie. Żeby mi Michał Bajor przede mną stanął i zaśpiewał. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce... O Boże. Przepraszam Was za moje fałszowanie. No i co robimy? To co, zobaczymy jaka runa. Jaka runa leży na tym czytaniu na przyszły tydzień. Aha, oczyścić. A już się rozmarzyłam. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa leży na tym czytaniu? Mamy Kenas, ogień. Tu będzie ogień. Tu jest Kenas, to też jest oko. Obserwowanie. Czyli może ktoś tutaj z tych dwóch gigolo Was obserwuje i w tym tygodniu może coś tam ruszy. A Wy obserwujcie, co się wokół Was dzieje, kochani. W każdym razie to będzie tydzień pełen ognia, bo w pierwszej kolejności Kenas to jest ogień. Okej. Okay. Mi się gorąco zrobiło. Bierzmy znaki zodiaku. Jakie znaki zodiaku, jakie cyferki idą tutaj w rezonans? Mamy dziewiątkę. Coś się kończy. Co się kończy, to się zaczyna. Mamy lwa. Piątka. Uwolnij swoją siłę serca. Mamy czwartek. Czwórka i piątka. Idź za swoją energią. Mamy poniedziałek, dwójeczka. Mamy wagę, siódemka. Mamy szczelca, dziewiątka. Mamy rybki, 12. I mamy dwójeczkę, kochani. Słyszę, że jeszcze mam Wam wyciągnąć romantycznego aniołka, aniołka miłości, który mówi pojednanie. No i co ja mam powiedzieć? Pięknie zaczęliśmy, pięknie kończymy. Ktoś z Twojej przeszłości znów da o sobie znać. Kochani moi, życzę Wam cudownego tygodnia. O, że czekam na Wasze komentarze.
Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję Wam za wszystko, kochani. Dziękuję, że jesteście. I do zobaczenia, do usłyszenia. Muah.